zwróćcie uwagę na wszystkie elementy stroju i rzędu końskiego. Najpierw odbywało się tropienie. Strzał do bizona, bizon trafiony. Proszę Państwa, stojąc koło bizona łatwo go trafić. Jeżeli się goniło bizona, to wtedy ten bizon uciekał, czyli on był w identycznej odległości od strzelca, czyli tak jakby strzał. Andrzej wykonuje strzelanie w pełnym galopie do stojącego bizona, czyli to jest podwójnie trudno. Przyjrzyjcie się, jak będzie prowadził konia bez trzymania nogi. Proszę o brawa, ale zdjęcia będą, ale będą zdjęcia! Zachodzącego słońca i tak bezpowrotnie odeszła kultura naprawdę walecznego narodu, który zabijał generalnie tylko dlatego, żeby przeżyć. Nie atakował białego człowieka.